Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Polubię. I zapraszam dzisiaj na film, w którym opowiem Wam o kilku przeczytanych książkach. I dzisiaj chyba będę głównie Was tak zachęcała do czytania, właśnie spojrzałam sobie, co tutaj mam, a nie będę zniechęcała do żadnej książki. Zatem zaczynamy, bo czeka nas. Siedem książek do omówienia. Zaczniemy i zakończymy książkami niewidzialnymi, czyli takimi, które albo przeczytałam na e-booku, albo wysłuchałam na audiobooku. Pierwsza z nich to Rów Mariański. Napisała ją Jasmine Schreiber, niemiecka pisarka, i jest to książka, która opowiada o depresji. Ale nie obawiajcie się, to nie jest książka, która Was zdołuje. Wręcz przeciwnie. Ta powieść pokazuje nam drogę wyjścia, światełko w tunelu, pokazuje nam, że nawet z najgłębszego dołu, z rowu mariańskiego, możemy wyjść. W tej książce poznajemy młodą doktorantkę, która pisze doktorat na temat życia morskiego, morskich zwierząt i pogrążona jest w depresji, obwinianiu się, w poczuciu winy. Po śmierci swojego młodszego ukochanego brata. Ona przy tej śmierci nawet nie była. Ta śmierć nastąpiła podczas wakacji, ten chłopak utonął, ale ona nieustannie, latami już oskarża samą siebie o to, że niczego nie zrobiła, aby zapobiec śmierci brata. I tak naprawdę jej rodzina nie do końca wie, co ona przeżywa, ponieważ ona już mieszka samodzielnie. Teoretycznie studiuje i pisze doktora, ale tak naprawdę nie robi nic oprócz tego, że pogrąża się w coraz większej ciemności. I kiedy pewnego dnia udaje się na cmentarz, zawahałam się, ponieważ to wydarzenie nie miało miejsca za dnia, lecz w nocy. Ona uznała, że tylko pod osłoną nocy jest w stanie pójść po raz pierwszy na cmentarz, aby zobaczyć grób swojego brata. Tam, na tym cmentarzu w nocy, styka się z pewnym staruszkiem, który również przyszedł do swojej bliskiej osoby. I od tej pory tak naprawdę zaczynamy oglądać czy też czytać komedię połączoną z tragedią. Ta młoda studentka plus 80-kilkuletni staruszek wyruszają w podróż, która ma pewien cel. Więcej Wam nie będę zdradzała, ale jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, w co wątpię, ponieważ mam wrażenie, że ona we wrześniu, w październiku była bardzo, bardzo popularna, wszędzie ją widziałam na mediach społecznościowych, to koniecznie do niej zajrzyjcie, bo jest to ciepła opowieść o tym, jak wyjść z najgłębszej ciemności. Kolejna książka, o której chcę Wam opowiedzieć, to. Polski kryminał. Kryminał napisany przez przemysława Borkowskiego pod tytułem Śmierć nie ucieknie. Tak oto wygląda okładka nic specjalnego i jest to kryminał, który bardzo mi się podobał, naprawdę. Opowiada o już nie aż takiej młodej piosenkarce, która jest na progu wielkiej kariery. Właśnie nagrała najnowszą płytę. Ruszyła z wielką akcją promocyjną i spodziewa się, że ta płyta wyniesie ją na szczyty list przebojów i że będą o niej wszędzie mówić. Jest w związku ta dziewczyna, ta Julia Gierszewska, tak się nazywa, ze swoim menedżerem. On jest sporo od niej starszy. I kiedy pewnego dnia budzi się rano po zakrapianym wieczorze, okazuje się, że w mieszkaniu doszło do czegoś strasznego. Ten menedżer został zamordowany. Julia od razu bierze winę na siebie, ponieważ wydaje jej się, że w amoku alkoholowym mogła coś zrobić temu swojemu partnerowi. Wobec tego postanawia uciec jak najdalej. Wzywa taksówkę i znika ze swojego mieszkania, nie informując nikogo o tym, co się stało. Ale sprawa nie jest taka prosta. Julia jeszcze nie wie, że wplątała się w większą aferę, która tak naprawdę zamieni się w kolejne tragedie. Powiem Wam, że ta powieść z prokurator Gabrielą Seredyńską, mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia, a za bardzo nie widzę. Tak, Gabriela Seredyńska, to jest druga część serii, ale. Tutaj nie ma żadnej potrzeby, aby zaczynać od początku. Śmierć nie ucieknie, można spokojnie przeczytać jako pojedynczą książkę, nie wracając do pierwszej części. Ale pierwszą część też czytałam i też bardzo polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, to Rytuał zbrodni mam nadzieję, że nie mylę tytułu także jest świetnym kryminałem. Teraz książka, która była moim patronatem medialnym. To jest. Chciałam powiedzieć powieść, ale nie. To jest poradnik, książka popularnonaukowa. Trudno nawet mi określić, jaki to jest gatunek, napisany przez Michaela Szura. I to jest gościu, którego byśmy raczej nie podejrzewali o pisanie, o pisanie książek o filozofii. Ponieważ jest on. Scenarzystą, współtwórcą seriali Dobre Miejsce i The Office, więc jeżeli oglądacie filmy, to być może kojarzycie te produkcje. Natomiast książka ma tytuł Jak być lepszym człowiekiem, a podtytuł Poszukiwanie prostych odpowiedzi na trudne moralnie pytania z gwiazdką, ponieważ ta gwiazdka mówi o tym, że proste odpowiedzi naturalnie nie istnieją. Jest to książka, która opowiada tak naprawdę o dylematach etycznych. Wychodzimy tutaj od klasycznego przykładu z wagonikami na torach, ale Michael Schur tak naprawdę przegląda całą tradycję filozoficzną, począwszy od Sokrates, Sokratesa, aż po egzystencjalistów, i opowiada, w jaki sposób różne nurty filozoficzne rozwiązywałyby różne problemy etyczne. Ale on nie tylko pisze o takich, wiecie, wydumanych historiach, które prawdopodobnie nikomu z nas się nie przydarzą, ale także o takich bardzo przyziemnych sprawach, które przytrafiają nam się każdego dnia i w których czasami jesteśmy zagubieni. Nie wiemy, jaka droga postępowania przyniesie najlepsze korzyści i dla nas, i dla innych osób. I on właśnie. Opowiada o tego typu sytuacjach. Pisze bardzo dowcipnie. Ta książka przesycona jest humorem, jest napisana bardzo lekko, napisana jest w taki sposób, że nawet osoby, które nigdy nie miały do czynienia z filozofią, są w stanie spokojnie ją przeczytać i wynieść sporo wiedzy. Także jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo, bardzo Wam polecam. Pewnie się zastanawiacie, co, co to jest. Już Wam pokazuję. To są chmurki, które wycinałam, żeby zrobić w tej książce zdjęcie i wrzuciłam je do środka, bo może mi się kiedyś jeszcze takie chmurki przydadzą. I kolejna książę czunia. Zobaczcie, taka. Prawie jej nie widać. Chimamanda Ngozi Adici. Nazywa się ta książka Kochana Jawele. Albo manifest feministyczny w 15 wskazówkach. Strasznie skomplikowane. Imię, nazwisko autorki i niełatwiejszy tytuł. Dlatego trzymam Wam tutaj, żebyście mogli sobie ewentualnie przepisać bądź zrobić screena, jeżeli Was zainteresuje ta pozycja. A myślę, że powinna Was zainteresować. Jest to książka, która jest odpowiedzią na prośbę przyjaciółki autorki, która niedawno urodziła małą dziewczynkę. I ta przyjaciółka poprosiła Chimamandę, aby ta. Podała jej wskazówki, w jaki sposób wychować tę dziewczynkę, aby była pewną siebie, pewną własnej wartości kobietą w przyszłości. I ta Chimamanda Ngozi Adici postanowiła napisać taki krótki manifest fe feministyczny, ale nie obawiajcie się, to absolutnie nie jest manifest mający na celu Odebranie czegokolwiek mężczyznom, a raczej ma, ma na celu pokazanie tego, co zrobić, aby dzieci dorastały pełne własnej wartości, aby potrafiły podejmować właściwe decyzje w życiu, aby wiedziały, jak rozporządzać na przykład pieniędzmi, w jaki sposób kierować swoim życiem. Bardzo jest to ciekawa książka Czunia. I myślę, że jeżeli nie znacie, jeżeli macie jakąś młodą dziewczynę w rodzinie czy wśród bliskich, której moglibyście tę książkę podarować, to warto to zrobić. Kolejna książka, o której chcę Wam powiedzieć, to pozycja dla masochistów. Naprawdę tak się czułam, kiedy czytałam. Tę książkę Pamiętnik napisaną przez polską autorkę Justynę Wincenty kołysankę z huraganem. Przepiękna okładka. Treść też jest piękna, ale niesamowicie smutna i dołująca. Ponieważ jest to pamiętnik młodej kobiety, która zapisuje swoje myśli i wrażenia po śmierci kilkutygodniowego synka. Synek autorki zmarł jej na rękach zupełnie niespodziewanie, i ona pogrążona w żałobie, cały czas jest matką dla nieco starszej córeczki, cały czas jest żoną, cały czas próbuje sobie poukładać wszystko w głowie. Oczywiście cierpi na depresję, cierpi na zespół stresu pourazowego, jest kobietą, która jest całkowicie rozbita, a jednocześnie musi pełnić cały czas pewne funkcje społeczne, czyli na przykład matkować starszemu dziecku. Jest to historia naprawdę bardzo smutna i wzruszająca, ale jednocześnie, podobnie jak pierwsza książka, o której dzisiaj Wam wspominałam, gdzieś tam pokazuje światełko w tunelu, że nawet z najgłębszego dołu. Uda się wyjść, ale trzeba o siebie walczyć. Ta autorka podjęła heroiczne próby, aby jakoś wyjść ze swojego stanu, aby jakoś wytłumaczyć sobie tę niewytłumaczalną śmierć małego dziecka. Ona tutaj, oprócz tego, że chodziła na rozmaitego rodzaju terapię, także postanowiła sięgnąć do korzeni swojej rodziny i też sporo. Rzeczy, które tutaj opisuję, to, to, jest, to są historie rodzinne. Powiem Wam, że bardzo mi się podobała ta książka. Kiedy mówiłam, że ją czytam, to niektóre osoby mi pisały, że podobała im się tylko pierwsza część tej książki, a im dalej, tym gorzej. Mnie podobała się od początku do końca, aczkolwiek nie byłam w stanie przeczytać jej szybko. Ta książka jest naprawdę wielkim ładunkiem emocjonalnym i musiałam ją sobie dawkować, żeby nie płakać, żeby nie przeżywać, żeby potraktować to jako literaturę, a nie jako tragedię, która dotknęła osobę mi bliską. Bo tak też w pewnym momencie zaczyna postrzegać się tę autorkę. Przede mną bardzo gruba książka, zupełnie inna tematyka. To morderca z nad Green River napisana książka przez N. Rule, być może ją znacie ponieważ to ona napisała książkę o Tedzie Bundy która została zresztą wydana przez to samo wydawnictwo w tej samej serii ta książka jest totalnie różna od książki o Tedzie Bundy ona skupia się przede wszystkim na ofiarach długo niezłapanego rozzuchwalonego mordercy z nad Green River Pokazuję wam wyklejkę tej książki, bo właśnie tutaj są portrety zamordowanych dziewczyn przez tego mordercę. I powiem wam tak, ja tę książkę słuchałam, miałam audiobooka i ona w pewnym momencie była już dla mnie nużąca, ponieważ autorka opisuje przede wszystkim życiorysy poczynania ofiar, a one są bardzo podobne. No cóż te dziewczyny mogły osiągnąć, skoro większość z nich zginęła jako nastolatki bądź dwudziestolatki? To zazwyczaj były dziewczyny, które pracowały jako prostytutki, które oczywiście miały jakieś swoje marzenia, ale nie potrafiły ich zrealizować. To były dziewczyny, które nie kończyły szkoły, takie, które miały złe stosunki z rodziną, bądź też miały dobre stosunki z rodziną, ale mimo wszystko wolały Pójść na łatwiznę, na łatwe pieniądze i stać przy autostradzie. I właśnie ten morderca z Green River zupełnie niepozorny facet, którego nikt by nie podejrzewał o to, że może krzywdzić kobiety on polował na nie w strefie przy lotnisku, w strefie przy autostradzie i tam właśnie poznawał swoje ofiary, wywoził je na odludzie i bardzo szybko je mordował. Niektóre z ofiar nie były prostytutkami, one po prostu znalazły się w złym miejscu, o złym czasie. Także, jeżeli sądzicie, że mamy tutaj kilkaset stron śledztwa, to nie, o tym śledztwie aż tak dużo nie ma. Najwięcej informacji jest o dziewczynach, i one niestety w pewnym momencie zaczynają nam się już zlewać w jedną. Uniwersalną historię. Natomiast, kiedy już dochodzimy do momentu, kiedy policja wpada na trop mordercy, wtedy zaczyna się robić bardziej ciekawie. No, tak, w rękach już nie mam, więc kolej na następną niewidzialną książkę. Książkę, którą zaczęłam słuchać jeszcze w wakacje. A skończyłam słuchanie jakoś we wrześniu. Książkę bardzo, bardzo długą. Klasykę literatury, której wcześniej nie miałam okazji poznać. Mowa o czarodziejskiej górze Tomasza Mana. Tak, w tym roku zdecydowałam się nadrobić trochę braków z klasyki i padło właśnie na Mana. Czarodziejska Góra to miejsce, w którym znajduje się sanatorium, do którego Wyjeżdżają z całej Europy, tak naprawdę, osoby z gruźlicą czy z innymi chorobami płuc. I nasz bohater przyjeżdża tam w odwiedziny do swojego chorego kuzyna. Ma zostać tam dwa tygodnie zostaje 7 lat. I ta historia rozgrywa się w jednym miejscu. Bohaterowie też się praktycznie nie zmieniają, ale Hans Kastorp, który jest głównym bohaterem, Przeżywa tam bardzo wiele rzeczy. Pierwszą miłość, pierwsze rozczarowania miłosne, utratę. Przeżywa także bliskie spotkanie ze śmiercią, a przede wszystkim poznaje ludzi i poznaje różne filozofie, różne religie, różne spojrzenia na świat. I powiem Wam, że jak zwykle nie lubię warstwy obyczajowej w książkach, to tak w czarodziejskiej górze bardziej Śledziłam warstwę obyczajową, czyli co też się dzieje w związku Kastorpa i jak on sobie tam radzi w tym sanatorium, niż warstwę filozoficzno-psychologiczną, ponieważ było tego za dużo, za długo i zbyt nudno w pewnym momencie. Już czasami nawet sobie myślałam: ej, dziadki, już przestańcie gadać, niech już coś się zacznie w tej książce dziać. Także przeczytałam. Ale nie stałam się jakąś wielką miłośniczką tej powieści, aczkolwiek uważam, że nie jest zła i warto ją czytać, ponieważ podejrzewam, że każdy człowiek znajdzie w niej coś innego. Jest gruba, liczy ponad 800 stron, ma bardzo wiele wątków, porusza bardzo wiele tematów, więc każdy czytelnik odnajdzie w niej coś dla siebie. Poza tym klasykę warto znać i warto czytać. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Omówiłam siedem książek, siedem totalnie różnych historii. Mam nadzieję, że znaleźliście wśród nich coś dla siebie. Jeśli tak, dajcie mi znać. Zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału, ponieważ filmy pojawiają się tutaj regularnie. A czasami pojawiają się dodatkowe filmy w tygodniu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie do zobaczenia. Pa 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 pa, pa.